zostałem skierowany przez miejscową policję, żeby się stestować, czy nie jest tak. Zapieprzam. To jest przy 9 placu, za busami, za lasem, za górką, za dwoma rzekami. I tylko ja wiem, gdzie to jest. Jebany jak skoczył. Przepraszam, na Litwę jedzie. Na Litwę kupił auto z krzyżykiem, czyli bez dokumentów, na części nie do rejestracji. Znaczy kupił, pan to chyba ładuje tylko. Pan ładować to ładuje. No tu coś przejedzie mi. Lora przyjechała, tu jest ten, przepraszam, to jest ten z krzyżykiem. Całkiem fajne doblo. O kurwa, ale ile opon jeszcze. Skurczybyk. Jak się mu darzy. Polskie DPD, niemożliwe. A do mnie mówią, kumple, ty kup białe auto, no się w ogóle nie brudzi. Kup białe auto, mówili. Kuźwa, wziąłem. Dobra, spadam. To był 9 plac. Kupiliśmy dzisiaj 3 samochody. Mam dzięki temu w środku 100 kg błota. Ale pogoda sprzyjała, grama deszczu jak na... Chyba jeszcze mamy styczeń. Styczeń 2022. Zimy nie widać, 7 stopni dzisiaj było. I dopiero teraz godzinkę temu jakieś tam chmurki nadejszły. Było zupełnie błękitne, przyjemne niebo. Pozdro 600, to byłem ja, pan Romek, który się udaje na test korona. Do widzenia. A panowie na Litwę ładują to, co mają kupione i zarezerwowane. Do Talina jest napis. Lora jeszcze pusta, ale ogarnie wszystko, 8-9 sztuk zamąci. Pozdrawiamy wszystkich uprzejmie, życząc zdrowia, dużo ciepła, pieniędzy i miłości oczywiście. Na niemieckiej autostradzie kawałek za Berlinem pojechane. Natomiast zwróćcie uwagę na korytarz życia, jakie robią chłopcy z automatu. My w Polsce musimy się jeszcze nauczyć sporo. Nie wyspomnę o kulturze drogowej, natomiast korytarz życia gdzieś tam Rysiu Lidl. Korytarz życia to jedna z tematów. Natomiast sądzę, że mandaty, mam nadzieję, że nikogo nie dotkną w tym roku, tak surowe. Wychylę po polsku mordę, żeby korytarz życia nagrać. Dobra, schowam się, bo wstyd. Mandaty surowe sądzę, że nie dotkną nikogo z was i z waszych znajomych, ale sądzę, że utemperują wielu narowistych rumaków, że między innymi nie tworzą korytarza, że nie do wiary, zobaczcie. Postoimy trochę. Chłopcy aż tam hen. Nie ma, że koparka bokiem, że rowerzysta, że dwóch nadupconych stoi ćwiarteczką, że trzeci zerka, tak jak ja. Co się dzieje? Nie, wszyscy wiedzą, że... Ktoś tam przejeżdża teraz, jakiś pewny smajaczek, że karetka albo straż, albo policja musi dojechać, albo laweta. Stąd to wolne miejsce. Oczywiście nie każdy wie, nie każdy wie, co to jest korytarz życia. Kuźba. Nie pomylić korytarz życi, jak mówią Ślązacy. No nic, postoimy chwilę, zamelduję, co się wydarzyło. Przed nami oczywiście Audi w automacie. Jak było widać, światła białe, znaczy, że parkował. Polskie klasyczne ogórki były piękne. Zobaczcie na zagłówki. Jakie odszykowane. Fajna sztuka, co? I nie na żółtych, nie na starych, nie na tych zabytkowych. Zabytkowki w tylnym rzędzie, również klasycznie. Jaka wycieczka szkolna, pamiętam, lata. Największa łabuzerka jeździła z tyłu. Podobnie na grzybobrania zakładów pracy, proszę państwa. A korek wciąż się nam przesuwa. Osiątka przyjemna, akurat szukam, a nie uszkodzonego. Pozdrów dla Mysłowic. Ten był chyba z reklamacją i wraca skubany na pusto. Słowak, coś już sprzedać, zachmęcić, zaspryciarze ci słowa koczesi, czyli Czechosłowacy oczywiście. Sam się od Niemca, proszę państwa, i tak mi się wydaje, z daleka, że coś mi się wydaje, a jednak Astra.
zamontował, jakieś ma zamontowane stroboskopy. Tak się przetrę palcem. Jebaniutki cały czas mruga tylnymi światłami, dziwne. Nie wiem, czy to widać. Nie widać, to bardzo łuna się robi. Myślałem, że jakaś policja czy coś. Przehuncwod jakiś. Ciekawostka, po co to takie coś? Powała? Znaczy powafla? Kurka, bo na trzecia w nocy wyjeżdżam księżyc. Wracam pod wieczór księżyc. A co ja to jestem, hrabia Draculescu from Romania? Pytam się ja? Czy to jest księżyc w kole woda w dole? Coś mi dziwnie rozmazuje aparacik dzisiaj, teraz, wieczorem szczególnie. Nawet muna ładnie nie widać. Niebo gwiaździste, błyszczące. 19.01. Na Wrocku jesteśmy. 3 auta kupione. Piękna dniówka. Wszystkiego dobrego.